Witamy, witamy w bardzo żółtym, jak widzowie oczywiście widzą to na swoich ekranach swoich komputerów, ale ci, którzy nas słuchają, słuchacze Polskiego Radia Pomorza i Kujaw, magazynu Raz na Zielono, muszą sobie wyobrazić studio Polskiego Radia właśnie w tych żółciach, liściach, ale i roślinach żółtych, też i kolorowych, prosto z ogrodu, przyniesionych i z parków oczywiście przez pana Waldemara Uzdowskiego, przez pana Karola Dąbrowskiego. Podziwia te właśnie kolory pani Maria Młyńska. Witam państwa. I pan Jan Malesza, a także Andrzej Krystek państwu. W studiu, a w reżyserce Magdalena Brzezińska i Janusz Wiertel, sterujący zwłaszcza kamerami, tak by państwo mogli oglądać i nas, a przede wszystkim dekoracje naszego dzisiejszego studia. No, nastrój, jaki jest, wiemy, jest to nastrój powagi, nastrój też i właśnie dekorowania cmentarzy, grobów, znoszenia kwiatów na cmentarze, bo dzisiaj właściwie jest wielki ruch koło cmentarzy i pewnie ten temat też będzie chyba dominował w naszej rozmowie, chociaż oczywiście nie zapomnimy o działkach, zwłaszcza, że często działkowcy prosto z działek na cmentarze także noszą swoje dzieła, powiedziałbym, owoce swojej pracy, ponieważ wielu również i u siebie w ogrodach, na działkach hoduje różne cudeńka, kwiaty, rośliny, które można potem oglądać na rodzinnych grobach. No chyba tak. Dzisiejszy dzień, proszę państwa, pewnie jest takim dniem, gdzie nie zapominamy o ogrodach przydomowych, pewnie nie zapominamy o roślinach w ogrodach działkowych, natomiast bardziej pewnie wszyscy skupiamy się nad trzecią formą ogrodów, w cudzysłowie można by tak pewnie powiedzieć. To są też w jakimś sensie ogrody te właśnie cmentarne, bo płyta nagrobkowa, znajomi, wszyscy, którzy gdzieś tam się znajdują na tym cmentarzu z jednej strony, a z drugiej strony poza zniczem, wspomnieniem, no to bardzo chętnie przynosimy wszystkie nasze najlepsze z tego okresu rośliny. Ja wczoraj byłem na placu, gdzie po prostu sprzedają te wszystkie rzeczy, te wszystkie kwiaty, to muszę powiedzieć, że wybór jest niesamowity. Czyli spojrzenie tak, okiem fachowca. Tak dużo chryzantem. Kiedyś mieliśmy problemy, bo a to wielkokwiatowa, a to może jakaś tam drobnokwiatowa. Dzisiaj wszystkie są. A jeszcze, co najciekawsze w tym wszystkim, dzisiaj mówiąc o tych chryzantemach, no to powiem taką rzecz, że chyba ogrodnicy doszli do głowy po rozum i te wszystkie kwiaty przygotowują w dobrym tego słowa znaczeniu podłożu, że te kwiaty nie tylko, że są urodą na ten dzień, ale będą służyły jeszcze i po, i aktualnie w tej chwili. Te rośliny są wyrośnięte, przepięknie wyglądające, nic na wyrost, w odpowiednich donicach. Dzisiaj taka donica 30-centymetrowa w przekroju z 30-40 kwiatami, no to wygląda wyjątkowo imponująco. Jak się taką donicę postawi, to aż dosłownie... Aż za dużo. Aż tak. Za dużo czasami by się wydawało. A już nie chcę powiedzieć, że bardzo duży wybór kwiatów wielkokwiatowych, chryzantem wielkokwiatowych, o kolorach tradycyjnych, białych, najbardziej tradycyjnych, tak, przez nas preferowanych. To wielka sztuka to doprowadzić na ten właśnie czas do kwitnienia. I szczególnie w tym roku, kwiaty. Bo ten rok był wyjątkowo trudny dla rolników, ale właśnie też dla ogrodników, bo duże nasłonecznienie, duża operacja słoneczna pod szkłem, mimo że wiadomo, są różne systemy nawiewu, obniżania temperatury i tak dalej, ale to z pewnością ma wpływ, to co na zewnątrz, na rośliny, przebieg ich wegetacji i trafić jeszcze z kwitnieniem dokładnie na koniec października. Ale to jest nie tylko bogata oferta właśnie w tych kwiatach wielkokwiatowych, znaczy chryzantemach wielkokwiatowych.
też jednak jest ogromny wybór w chryzantemach ogrodowych, czyli tych, które możemy sadzić w ogrodzie czy na działce. No, działka to też ogród. Zwłaszcza, że nie wszystkie chryzantemy kojarzą się jednoznacznie z cmentarzem. Tak, ale nie, no wśród wielkokwiatowych odmian nie ma takich, które wielkokwiatowych, mówię, które by wytrzymały w naszym klimacie, które by przezimowały w tej grupie gruntowych. Niemniej jednak oferta w tej chwili jest tak ogromna, że jest kilkanaście odmian dosłownie we wszystkich kolorach. Od białego przez złote, żółte, fioletowo-różowe, nawet czerwona, taka bardziej purpurowa. Tylko one mają białe mniejsze... i żółte, tak. Ale te kolorowe też są piękne na inne okazje. Tradycja to tych... znaczy u nas, bo generalnie to, że jeszcze tylko słowo powiem, generalnie chryzantema to jest bardzo poważany i uwielbiany kwiat na Dalekim Wschodzie. Szczególnie Japończycy. Oj, ogromnie. To oni mają cesarski order chryzantemy nawet. Tak. Ale rzecz w tym, że tam wykorzystuje się w ogóle w medycynie wschodniej, wykorzystuje się kwiaty do wszystkich celów kosmetycznych, leczniczych i też kulinarnych, czego u nas się nie robi, prawda? No i tam niewątpliwie nie wykorzystuje się chryzantemy jako kwiat na 1 listopada. Oczywiście, że nie. Oczywiście, że nie. Jest to normalnie po prostu piękny kwiat ogrodowy. Tak. Według piosenki chryzantemy złociste ale u nas na fortepianie stoją. No właśnie. Też powinny kojarzyć się zupełnie z czymś innym. Tak było przecież. Polska tradycja chryzantem jest tak długa, no jak ja pamiętam, to zawsze były chryzantemy, tylko pamiętam ten okres, kiedy ten wybór nie był tak potworny jak teraz. Był dosyć duży, ale to był duży w sensie, że było 5 albo 10 odmian. I duża produkcja masowa. I to jak pojawiły się, pamiętam czasy, jak pojawiały się pierwsze drobnokwiatowe chryzantemy, tak zwany złoty deszcz. Tak. Były takie chryzantemy drobniutkie, takie biało-żółtawe, w pąku bardziej żółte, potem, ale drobne. Się właśnie otwierały tak jak teraz, białutkie. Bardzo lubimy te, które tworzą takie bardzo regularne kule, bardzo gęste i tych kwiatów jest bardzo dużo. Tam też było tych kwiatów dużo, ale to były takie płaskie kwiatostany. Potem pierwsze pojawiały się tak zwane pomponowe, jakieś tam fioletowe, były od takich podgiętymi płatkami białe. To były faktycznie takie kolory też no, uważane za dobre na ten okres. I to były wtedy przeboje. Ale ta tradycja jest tak duża chryzantem, że to nie jest żaden problem chryzantemy wyprodukować na ten okres, żeby ona zakwitła, bo po prostu trzeba wiedzieć, w którym momencie trzeba zrobić sadzonkę, od kiedy się to zaczyna. I wtedy ona już na pewno zakwitnie. I są takie preparaty, które regulują zresztą. Nie, ten zakres polega na wcześniejszym ogławianiu. O terminie odpowiednim, żeby był okres. To jest cieniowanie odpowiednie jeszcze. Kiedy pęd kończy się kwiatem. Wiadomo, jak długo to rośnie. Czyli jeżeli przerwałoby się za późno, to ono nie zakwitnie, bo nie zdąży po prostu. Tak samo jak jest i z roślinami ogrodowymi, tak samo jak na przykład z hortensjami. Jeżeli przytniemy hortensję w lipcu, to nie ma szans, żeby ona jesienią zakwitła, bo po prostu czas jest za krótki i nie zdąży. Żadnych tutaj specjalnych cudów do chryzantem nie trzeba, bo żadnego ani zaciemniania, ani przedłużonego, ani skróconego dnia, nic tutaj, niczego takiego nie wymagają. Tak, oczywiście te, które na normalny czas są robione. No tutaj trzeba pilnować tylko te przymrozki. No kiedyś to się pilnowało, 15 września trzeba było schować już z pola na pewno. Musiały być już wszystkie pod osłonami, bo przychodził mróz, czy jeden przymrozek i przynajmniej potrafił jeden całoroczną produkcję załatwić całkowicie. Gdzie tutaj to nie ma żadnego problemu, a ta historia to też jest taka bardzo mocno związana z tymi naszymi tradycjami, że bardzo ciężko wchodziły chryzantemy jako te do bukietów na urodziny, żeby komuś dać chryzantemę, to kiedyś jeszcze 20 lat temu to było taki obciach trochę. Ale w tej chwili, kiedy te chryzantemy są już te gałązkowe, drobne, o różnych takich kształtach kwiatów, te koszyczki są szerokie, małe, większe, z żółtym środkiem, z kolorowymi środkami, tych kolorów przede wszystkim, tych kwiatów języczkowych, czyli tych obwódkowych jest bardzo dużo, to one są już, no ja widzę, że już cały rok jest opanowany sposób. Ale nawet w bukietach ślubnych w tej chwili, te bialusieńkie z zielonymi środkami. No, i produkcja, czyli jakby tak, i wraca wyprodukowanie to tak, żeby zakwitły prędzej, to już jest większa sztuka. Nie w tym tradycyjnym momencie. Tak się zastanawiałam kiedyś, znaczy próbowałam poszukać w ogóle, skąd się to wzięło, że w Polsce właśnie na ten czas
tak ten kwiat, no tak jak Waldek mówi, gdzieś 20 lat temu był obciach, ale 30 lat temu ja dostawałam na urodziny właśnie chryzantemy i piękne to kwiat był, no tylko, że dawno, dawno temu, powiedzmy tam 100 lat. Ale w każdym bądź razie, potem coś się zrobiło, jest. Że nie? Podejrzewam, że to jest to, że one w tych warunkach się przede wszystkim dobrze czują w granicach, bo dzisiaj jest, w tej chwili jest 5 stopni, temperatura w granicach 5 stopni jest niska, w granicach zera będzie w nocy. I one mimo wszystko w tych warunkach wytrzymują, trzymają się. To znaczy białe są, prawda? Najmniej takie, one pociemnieją jak dostaną mrozu. To jest ta przyczyna, bo wczoraj na rynkach widziałem na przykład cyklameny. Próbowałem przyjrzeć się, czy ten cyklamen, chociaż tam się ktoś nim zainteresuje. Niestety nie było żadnego zainteresowania. Nikt do tego rzucił tylko wzrok, popatrzył, że ładny kwiat, ładna donica z kwiatem, ale ominął, poszedł jednak po chryzantemę. Także myślę to, że przede wszystkim... No, niektórzy nawet mówią, że zapach chryzantemy to tylko im się kojarzy wyłącznie z tym okresem, bo faktycznie chryzantema ma taki zapach charakterystyczny, liście, czy jak się rozetrze trochę, czy się porusza, no, szczególnie liście. To taki charakterystyczny zapach. Nie? No, ale też jeżeli mówimy, ciągle się brało te chryzantemy w tym okresie jako ustrojenie to grobów, się kojarzy to właśnie z tym. Przecież Brytyjczycy to nawet mają konkurs taki, ja kiedyś miałam okazję obserwować, gdzie przygotowywali te kwiaty do tego konkursu, to czesanie, tak jak u nas psie konkursy tam przy tymi patyczkami, przy tym, no cuda normalnie robili, żeby te kwiaty były takie. Krowy na wystawach krajowe się przygotowuje, czesze, farbuje. A Brytyjczycy to właśnie robili z chryzantemami. Także tutaj chyba, tak jak Waldek mówi, że od któregoś momentu zaczęło się to kojarzyć właśnie z tym świętem ale u nas. Ale to tak, ja jeszcze może taką jedną sprawę powiem, bo to właściwie to nasza tradycja, to jest taka wygodna tradycja, bo tak, groby właściwie tradycyjnie robi się z czegoś ciężkiego, czyli gładkiego, prostego do umycia. Chociaż to też czasem jest, jeżeli rok ktoś no to na w tej przykład chwili, nie jest, bo kiedyś nie chodzi, tak nie no, było. No to umycie jest ciężko. Było kiedyś lastryko popularne, ale to było dużo, dużo betonu, dużo płaskich, twardych powierzchni, które się to po prostu myje to głównie, i potem się przynosi tylko albo coś w doniczce postawi, granic, albo się położy wiązankę, chociaż to cały albo rok nic, widzę też jest, ale to jest proste do utrzymania. Idziemy tak, żeby to było wygodnie, ponieważ przecież nie mieszkamy na cmentarzu, tylko co jakiś czas chodzimy. Zależy jak często, to taka tego estetyka jest. Jest to bardzo praktyczne. W innych krajach ta praktyka przelewa się trochę w inny sposób, że na przykład obsadza się, że groby to są zielone, nie ma, kamieni jest mało, jest tylko albo jakiś albo są takie symbol, właśnie jest, polne, czy takie... Jest miejsce na tabliczkę, głaz, kto, czy coś pamiątkowego, czy nawet głaz właśnie, czy jakiś obelisk tylko drobny, a cały grób to jest albo prosto trawa, tak jak w Stanach Zjednoczonych, najlepiej, to tylko trawnik golony dookoła, ale to wtedy a jest równo, te groby, tak. Tak, to całkiem inna tradycja, ale są takie, gdzie się obsadza niskimi roślinami, takimi kobiercowymi, które są cały czas zielone. A takich roślin jest bardzo dużo, takich trwałych roślin, takich roślin, które na przykład zakwitają tylko w tym okresie właśnie teraz jesiennym i tak jakby naturalnie to święto oznajmiają. Nie? Tak. Jest masę roślin takich, które nie wymagają dużych zabiegów, szczególnie jakiejś opieki, a jest to taki bardziej naturalny. Dobrze wytrzymują nawet suszę, czyli wszystkie niekoniecznie podlewane. Wszystkie chociażby takie rośliny, tutaj, jak tutaj mamy, które zakwitają, czy na wiosnę zakwitają, czy w ciągu lata powtarzają, czy rozchodniki, które są cały czas jakieś kolorowe, no kolory mogą być oczywiście takie bardziej stonowane, poważniejsze, nie takie jak ten jest bardzo wesoły i kolorowy. Ale nie wyprą chyba. Ale chyba nie, bo to jest tradycja. Ale tradycja to jest coś bardzo ważnego. Zanieść, tak, potem posprzątać. Z jednej ale strony tradycja, albo jechać, prawda? Dniu. Bo u nas też tak, często, całe samochody są wypełnione chryzantemami. Ale jeszcze coś innego powiem. Przecież tradycyjnie niektórzy ciągle jeszcze uważają, że tuja to jest roślina wyłącznie na cmentarze. Że zawsze im się kojarzy z cmentarzami i na przykład nie chcą do ogrodu własnego tuj, bo im się kojarzy to z cmentarzem. No ale i to chyba starsi. Na prawda? Cmentarzach, na tych starych cmentarzach, bo teraz to nie ma o czym mówić, bo jest bardzo ciasno na cmentarzach, ale kiedy było troszeczkę luźniej, to właśnie tych tuj, zresztą teraz zostało też bardzo dużo takich starych egzemplarzy żywotnika,
zachodniego, który wspaniale zimuje, ma taki dostojny, wysmukły kształt. Bo nadaje jakiś taki charakter. Zazwyczaj obeliski to są właśnie takie formy, które służą tak jakby upamiętnalne. Tak. Ale ja, prawda państwa... jest, że przepraszam jeszcze, tak, to co Waldek mówi, ja mam rodzinę na Brudnowskim cmentarzu w Warszawie, no to tam absolutnie koniecznością jest tylko położenie czy postawienie na grobie, bo między grobami ta odległość to jest taka, że tylko moja nieduża stopa się mieści, a już mężczyzna tam nie stanie, tak, przy tym, ale też jeszcze powiem, też takie podejście charakterystyczne. Byłam kiedyś na festiwalu roślin u Niemców i to było tak podzielone działami jakby tematycznie. Nasadzenia były, znaczy rośliny i wzorcowe ogrody zrobione działkowe, ziołowe, wypoczynkowe i proszę sobie wyobrazić cały potężny dział moda cmentarna czy nasadzenia cmentarne, specjalnie posadzone. Albo na przykład nawiążę do tego, co Waldek mówił, cmentarze na Borholmie. Tam głównie nasadzenia właśnie takich płożących roślin, ale krzewy i zamiast pomników kamień i prawie na wszystkich grobach figury ptaków. Różne. A to jaskółka, a to po prostu ptaki. Odlewy i prawie na każdym grobie to było. Także pięknie leży właśnie jako przystanek dla ptaków przylotnych. A już zupełny szok to było dla mnie właśnie ta moda cmentarna, czyli nasadzenia i pokazanie nie tylko wzorów pomników, ale właśnie głównie tych nasadzeń właśnie na tym festiwalu u Niemców. W każdym razie, jeśli o mnie chodzi, ja też mam płytę już cmentarną oczywiście. No to pomnik. Już wszyscy pewnie mamy jakieś tam, tak. Z nas ma. To zachęcam państwa. No nie, no w rodzinie, nie ja muszę, no. Ja muszę powiedzieć, tak byśmy się tu nie mądrowali. Że przez kilka lat, w okresie lata nasadzałem begonie, nasadzałem stokrotki i muszę powiedzieć, że miałem pecha, bo zawsze mnie te kwiaty były za ładne, widocznie zostały gdzieś tam kradzione. W jakimś momencie zabrane. Wszyscy przerabialiśmy. I dlatego przeszedłem na taką skromną roślinę i zachęcam państwa, ten barwinek, który ja mam w swoich ogrodniczkach przez całe lato, w tej chwili również jest, no trzeba go tam pielęgnować w tym sensie, że przycinać, bo on ucieka, trochę by się tam gdzieś za daleko rozrósł. Trzeba od czasu do czasu sekatorem go regulować, ale w tych ogrodniczkach wygląda imponująco z tego powodu, że jest cała ta część tej części ogrodowej bardzo zielona. No i oczywiście, jeżeli się teraz jeszcze postawi te przepiękne chryzantemy, a jeszcze gdzieś bukiet z ciętymi, no i trochę tych zniczy, no to na pewno to wszystko wygląda imponująco. Jesteśmy sami jakby z siebie zadowoleni, bo jedziemy jakby powspominać czasy, kiedy te osoby z nami były z jednej strony, a z drugiej strony też każdy chce, żeby ten nasz grób wyglądał. Może odbierzemy telefon, bo ktoś do nas dzwoni. Halo? Dzień dobry. Witamy, witamy. Ja mam takie pytanie. Mi w burakach wyrosła samosiejka brzoskwini i chciałabym ją tą przesadzić na właściwe miejsce. I ona ma pełno jeszcze liści zielonych. Czy w tej chwili można przesadzić? Trzeba. Liście oberwać, chwycić pęd za końcówkę, każdy z pędów, chwycić za końcową część i po prostu ręką przejechać. Ciągnąć. Wszystkie liście bardzo łatwo spadną. Jest dobry czas, żeby przesadzić, jeżeli to jest dobry egzemplarz, tym bardziej, jeżeli pani zależy na tym drzewku, to przesadzić już w inne miejsce, tylko że ona jest delikatna, na pewno właściwe. Cienka. No to w grudniu. No bo ona bardzo duży grudnia. Przyrost, bo na tak. początku wiosną miała gdzieś jakieś 60 cm, a teraz jest wyższa ode mnie. No oczywiście. Warto to przynajmniej do 1 metra zabezpieczyć otuliną, czymkolwiek, styropianem, słomą. No, tą rurką po prostu owinąć. Do ocieplania przewodów. Czy w przyszłym roku? No ja mam takie właśnie takie tak. rurki do rur. Czy w przyszłym roku za chwilę tak, jest trudno naciąć. Bo ona w pierwszym roku to idzie w pędy wegetacyjne, to może tam jakieś kwiatki pokaże, ale gdyby nie, to się tym nie zrażać, bo to jest samosiejka, to ona dopiero w drugim
roku. Znaczy w trzecim. Nawet w trzecim zacznie dopiero owocować, tylko że on owocuje na pędach ubiegorocznych tak zwanych. Także przyciąć na wiosnę, niech ona się rozgałęzi, tylko pamiętać, że pod koniec marca, w połowie marca, przeciwko kędzierzawości, no to oprysk. Już trzeba te opryski pilnować. A czy teraz ją jeszcze opryskać, czy nie? Jeżeli pani widzi, że te liście są... Nie, ładne, duże, takie duże, długie ładne, liście, bo to ja nie ma takiej potrzeby. Tej szlachetnej. To znaczy, może jeszcze inaczej, jeżeli będzie pani... próbowała te liście oberwać nie w sposób, one nie spadną w sposób naturalny, tylko pani będzie je przyspieszy, trudno. No to tym toksinem warto opryzg wykonać. Albo selitem, albo toksinem. Natomiast a miedzianem pewnie nie. Miedzian w tej chwili to pewnie nie. Dopiero na wiosnę. Aha. Dziękuję bardzo. Życzymy powodzenia. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Nasz telefon, przypominam, 52 345 50 90. To taka sytuacja 345 była, że w naszych, 50 90 do państwa dyspozycji oczywiście. Że w naszych ogrodach kiedyś więcej widzieliśmy tych chryzantem gruntowych, prawda? Jakiś taki moment był, że one podatne były na mączniak. Choroby. Mączniak albo plamistość liści. I tak jakoś ludzie się zrazili. I zrezygnowali z ambicji. Ale wraca. Ale teraz na szczęście wraca. Tak. Kolejny telefon odbiorę. Dobrze. Halo, witam. Witam. Mam pytanie jedno. Tak. Proszę pana, czy tu już można okrywać wszystkie rośliny, tak jak chryzantelko, hortensje, róże takie, czy bo to pogoda jest taka wahająca się. No, ale raczej ciepło nie, jest nadal. Nie. Za ciepło. Nie, tłumaczymy nie, cały nie, czas. Nie, bo proszę posłuchać. Przyspieszy pani. Dla roślin, bo pani mówi o krzewach. Dla roślin ogrodowych zima jest dopiero wtedy, może pani powiedzieć, jeżeli będzie skorupka na ziemi, może tak to powiem, tak popularnie. Zamarznie trochę. Czyli przymarznięte będzie mocniej i temperatura nie będzie podnosiła się na plus w ciągu całej doby, czyli w ciągu dnia też nie. Czyli spokojnie jeszcze, myślę, że długo to może być. Z tym okrywaniem nigdy nie ma co się śpieszyć, bo okrywanie będzie tutaj przy takich wyższych temperaturach będzie raczej szkodą dla rośliny niż jakimkolwiek zyskiem. Tak, bo będzie ją utrzymywało w stanie takiego nie przygotowania do zimy, tylko cały czas tak lekko rozkartowanego. Tylko dopiero wtedy, także nie śpieszyć się po tej zamarzniętej lekko ziemi, jeżeli będzie temperatura cały czas na minusie, to wtedy dopiero obsypać róże, obsypać ziemią, inne rośliny korą, róże też można korą, jeśli mamy w jakimś czystym miejscu. Hortensje, o których pani mówi, na pewno chodzi o te ogrodowe, te kuliste, tak? Tak, ale tak a propos hortensji, wsadziłam odnóżki tego roku i takie małe mi wyrosły, ładne, ale teraz jak te przymrozki były troszeczkę przymarzły. Ale to no, tylko liście, bo wie hortensja pani. Ogrodowa jest nie do końca drewnieje. Ona zawsze jest częściowo, te części pędów słabo, bardzo zdrewniałe i one niestety podmarzają. I na wiosnę dlatego trzeba czekać, aż ruszy i dopiero powyżej miejsca, w którym rusza, czyli te miejsca pąki są żywe, tamte uschnięte części się usuwa. A tutaj trzeba spokojnie poczekać jeszcze, jeżeli to była mała sadzonka, no to może bardzo głęboko przemarznąć, także mało tego, co tam zostanie, ale miejmy nadzieję, że zostanie korzeń. Jak było ukorzenione, prawda? No tak, ale to no ukorzenione... było ukorzenione, tylko troszeczkę jak te przymrozki były, to przymarzło. I... No to proszę się nie bać takiego przymarznięcia części tak, pędu, pióra, to, tak to powiem, proszę się w ogóle została nie bać. Od mrozu. Ważna jest podstawa i potem pani się to spokojnie otuli. Dobrze, dziękuję ślicznie, do usłyszenia. Do usłyszenia nawzajem. Zatem możemy kontynuować naszą rozmowę. Chciałbym powiedzieć jeszcze, teraz że te nasze cmentarze są właściwie no, pięknymi terenami parkami, tak, i parkami. Nie bój się w skali powiedzieć. Miasta możemy powiedzieć, że to są oazy zieleni. I właściwie no, ochrona cmentarzy, która
no, samo przez się musi być ten obiekt chroniony. Również no, z uwagi na ten starodrzew, który najczęściej tam występuje, no bo jak tu słyszeliśmy, pięknie rośnie barwinek, który lubi taki półcień, nawet pełen cień. Idealne warunki. I tam ma idealne warunki. W wielu miejscach mamy piękne właśnie parki. Odbiorę chętnie telefon, dlatego chodzi. Dobrze, bo do nas dzwoni ktoś. Halo? Dobry, mam pytanie. Dotyczy choi. Ona jest kilkuletnia, nie mam na pewno i żółkną liście na kilku gałązkach i teraz mam pytanie, czy obciąć te gałęzie, czy po prostu poczekać, aż te żółte liście spadną i zostawić. Ale przestawiała ją pani, czy... To znaczy przesadzałam, kilka miesięcy temu przesadzałam. No. To jest efekt. Choja nie znosi zmiany miejsca. Ona powinna być w ogóle nieruszana wtedy najlepiej. Ale to nie znaczy, że z nią coś się stanie. Tylko niestety będzie jakiś czas nieładnie wyglądała. Naturalny efekt po przesadzeniu. Rozumiem. Czyli nie obcinać tych gałęzi, gdzie są żółte liście. To znaczy te żółte liście, no to same spadną, czy pani usunie, jak pani przeszkadzają i nic więcej. I nic więcej. Tak. No, ale pędy na pewno są zdrowe. Czy pędy też jakieś cieńsze się zrobiły, poprzysychały? Tak. Tak. A poprzysychały? No to trzeba uciąć, bo do momentu, gdzie jest żywy pęd, do tego te części martwe należy pousuwać. Ale nie śpieszyć się, żeby to było pewne. Niech ona już się ustabilizuje w tym nowym miejscu, w nowych warunkach. To znaczy tak, przesadziłam i stoi w tym samym miejscu. No to dobrze, bo to nie chodzi o miejsce, chodzi o ułożenie całej gałęzi. Tak, na czas przesadzenia zmienia po prostu się, ona jest bardzo wrażliwa na dostęp światła. Jak się zmienia ułożenie trochę liści, to ona właśnie tak reaguje. Jest zmiana, jest inne światło i już robią się żółte. Dziwne trochę, że całe pędy pozamierały, no ale to też niczym nie grozi. Taka stara to na pewno ma dużo pędów, że jest z czego wyciąć. Ma, bo jeszcze dużo zostało takich właśnie ładnie zielonych. No, to myślę, że troszkę poczekać, kiedy to będzie pewne i ładnie poprzycinać. Już jej nie ruszać tylko, tak jak stoi, powycinać to. Dobrze. A poza tym trzeba pani pogratulować, że udało się wyhodować. Oj, naprawdę, jeszcze nie słyszałam o tak starym egzemplarzu. To naprawdę cudo. Dziękuję. Jak zakwitnie, to proszę przysłać nam zdjęcie. No kwitnie chyba co roku, nie? Nie, no po przesadzeniu teraz. Ja po przesadzeniu nie miałam teraz. Jak się zachowa. No. Zobaczymy. Dobrze, dziękuję serdecznie. No, to faktycznie rzadkość, prawda? To już można powiedzieć, że dziedziczona, prawda? Bo to tyle lat, to już trzecie pokolenie. I kolejny telefon, jak widzę. Halo, słuchamy. Halo, tak, dzień dobry. Właśnie dzwonię z Helma a propos choi, bo ja też mam choję, już ma parę lat, ale nie kwitnie w ogóle. Co to jest? No rośliny nie kwitną, albo mają złe warunki, albo mają za dobre warunki, albo złe jest nawożenie. Na przykład zazwyczaj to jest takie stara prawidłowość, że jeżeli za mocno dajemy za dużo nawozów o przewadze azotu, to wtedy te rośliny nie kwitną. Są ładne, mają bardzo ładne liście, ale z kwiatami mają problem. Zawsze fosfor w nawozie powoduje wzrost kwitnienia. Tyle. No i w przypadku choi nie przestawiać jej. Nie, właściwie nie nawożę, tak prawdę mówiąc. Prawie ale nie. Może w ziemi może tej, którą trochę, pani... Nie wiem, tak posadziłam i to wyrosła z małego odrostka i też ona już chyba ma z 10 lat. I liście ładne, elegancko, nigdy nic, żadnych chorób, nic. Ale no, nie kwitła w ogóle, nie. Mówią, że to się dzieli na męskie i żeńskie. Pani spróbuje postarać się superfosfatu, nawet granulowanego, tym pani nie przenawozi. To jest nawóz, który nigdy za dużo go nie jest i nie będzie, roślinie nie zaszkodzi. I zrobić tam parę otworów w doniczce i zadać, niech on tam sobie sam działa. No, on będzie się pani powoli. Może roczek, dwa minie i zakwitnie. No, w każdym razie to nie działa szybko. Jeszcze roczek i dwa, dobrze. Tak. No, proszę się spodziewać, że te pani jakieś zabiegi korzystne, będzie efekt po miesiącu. No nie będzie. Nie, jak już pani 10 lat wytrzymała, to co to jest roczek? Coś w nawożeniu musi być. Bo dobrze, dziękuję bardzo. No dlatego, Waldek, mało... superfosfat. Superfosfatu, ale też i z potasem tam pewnie też są jakieś zachwiania i z tego powodu. Za mało potasu i fosfatu. Sporo. Czyli błędy można w nawożeniu albo... spróbować tym. Nie, ja bym po prostu nie nawoził kwitnący w ogóle, tylko fosforu dodał, a nie nawoził niczym. Tak. Niech ona będzie w takich warunkach zagrożenia życia, powiedzmy. O, i będzie musiała walczyć. Nie walczy, niech zechce się rozmnożyć. Odbiorę telefon. Halo?
Dzień dobry. Dzień dobry. Szanowni Państwo, chcę się dowiedzieć tylko jednej rzeczy. W jakim terminie najlepiej jest sadzić czosnek zimowy? Teorii na ten temat jest wiele, ale chciałbym usłyszeć teorię pachowców. Dziękuję. Ale pan mówi o czosnku ozdobnym? Nie. Mówimy o normalnym, jadalnym, zimowym czosnku. Bo tak pan określił zimowy tą odmianę giganteum, czy tą nie, zwykła? Zwykły czosnek zwykły sadzony o no. tej porze. Zwykły, normalny, zimowy, nasz jest. Polski czosnek. No ja uważam, że najlepszy efekt jest, jak go nie za wcześnie się wsadzi, bo on bardzo szybko, dość głęboko, trzeba wsadzić, bo on bardzo szybko wybija i wtedy może przemarznąć, więc spokojnie, dość głęboko posadzić. Na jaką teraz głębokość? O tej porze, to przynajmniej tak ja uważam, 8 centymetrów. Ja stosuję coś takiego jak 12 do 15 centymetrów. Nawet, to jeszcze lepiej, bo rozumiem, że pan ząbki sadzi. Nie tak, całe. Tak? Tak? Nie, no tak. Oczywiście. Tak. No przy tym. No to jest to minimum. I troszkę przysypać kompostem na wierzchu i spokojnie poczekać. I liczyć, że będą przymrozki i zima. Tak, bo jednak warunkiem dobrego jest. Jasne, tak. Ale to czekamy, aż jakieś będą przymrozki ewentualnie? No czy bo będą? Nie. Nie możemy, ale ten listopad nie to jest. Tak, ten listopad to jest taki optymalny termin i tak ja uważam. Sprawa bo tam jest wcześniejsze jasna. Posadzenie na pewno skutkuje tym, że pojawia się zielone, którego nie chcemy widzieć i on jest wtedy narażony na przemarznięcie, a tak właśnie wszystko wtedy postępuje po kolei. A jedno słowo tylko, ja to podpowiem taką rzecz, że ja z czosnku zimowego nie sadzę, natomiast trochę jeżdżę po ogrodach i widzę i wszyscy, którzy mają czosnek zimowy, to już wysadzili. Tak. No a są to najczęściej działkowcy, ogrody przydomowe może mniej, ale działkowcy, którzy parają się tym tematem, najwięcej tutaj na Inowrocławiu, powiedzmy, w tym regionie i wszyscy, którzy próbują sadzić, którzy chcą mieć ten czosnek zimowy, to już wysadzili. No to jak im wcześniej, tym głębiej. To już jest listopad. Tak, no zaraz będzie listopad. Ja może Państwu powiem w ten sposób, że ja czosnek zimowy sadzę od 40 lat. No właśnie. No właśnie. I różne terminy. Różne opierałem. I mówię, że na ten temat teorii jest dużo, ale chciałem usłyszeć. A własna praktyka, co panu podpowiada? Własna praktyka, wie pan, podpowiada mi to, że jeśli słucham pogody i tam przypomnę, które mamy te długoterminowe, i jeśli mówią, że za 3-4 dni będą przygruntowe przymrozki do minus 3-4, no to wtedy ja to robię. Już takie przymrozki mieliśmy 2-3 tygodnie temu. Czasem i we wrześniu, a to jest zdecydowanie. Dlatego czekałem i mówię. I według mnie bardzo dobrze. Tak moja praktyka podpowiada, że właśnie za szybkie, zbyt wczesne posadzenie czosnku wcale jemu dobrze nie robi. Podobnie niektórzy postępują z tulipanami. Też czekają właśnie jeszcze, żeby przed zdecydowanymi przymrozkami dopiero je posadzić, bo bywały takie właśnie grudnie nawet, że zielony już tulipan z liśćmi był na wierzchu, bo po prostu było za ciepło. Nie będę się pytał o nawożenie i tak dalej, o opryski, bo ja jestem anty. Ma pan doświadczenie, tego, ale mam pytanie jeszcze jedno. Wiadomo, że jak czosnek już na później wyrośnie i idzie ten słupek w kwiat, obrywamy go czy nie? Znaczy kwiatostan, jak się pojawia? Tak, idzie od środka taki twardy słupek i do góry idzie kwiatostan. Znaczy tylko ja sam to obrywam. Tylko sam kwiatostan, żeby nasion nie wiązał powierzchniowych, bo to osłabia samą cebulę, na której panu zależy, prawda? Tak. I także ja to obrywam, żeby przypuśćmy. Zdecydowanie. Ja też uważam przy tym. No i nieco inna sytuacja jest przy czosnkach ozdobnych, bo
tam. Bo to o co innego nie, chodzi. Nie, ciotki ozdobne, to chyba inna, bo to już żona ma tam prawie tak. 1000 metrów działkę z kwiatami i tak dalej. O, i, tak. I ona się tam już to bawi. Ja tak. Tak. Że pan się bawi, to jest dla kuchni. Do mnie na kuchni. A dla oczu pan jedzenie, a żona ozdoby. Tak. A żona ozdoby. Czyli uważamy, że raczej ten słupek obrywać powinno. Znaczy sam kwiatostan. Sam kwiatostan, tak rozumiem. Tak. No, słupek jasne, nie, rozumiem. Bo słupek to jest słupek część zielona. I tak. Jeżeli to jest zielona, asymiluje to asymiluje. No, zawsze także daje tylko coś... kwiatostan. Miligramy mniej, więcej z cebuli. Nie, tak. Nie doprowadzamy do kwitnienia, krótko mówiąc. Nawet niektórzy nie ścinają go, tylko przełamują też. Tak. No. Właśnie, ja też właśnie przełamuję, bo ja to mówię o głowie. Ja sadzę w granicach około 400-500 sztuk. Nie? No. Oho, no tak, no to jest produkcja. Tak. No bo tam sąsiadom porozdaje jeszcze. No. Tak, i dla zdrowotności. Jak to mówił Pawlak, dla zdrowotności dobrze tak. jest. Dobrze to służy. Tak. Miłego weekendu życzę. Nawzajem tak. I powodzenia w tej produkcji. Na razie. Ja, ponieważ dość dużo czosnku wsadzę, więc no już doświadczyłam przez te dziesiątki lat, że jednak zbyt wczesne posadzenie nie jest dobre. No tak, ale tutaj jest ta granica zawsze, nie? Tak, i tak ostatnio nam się wszystko myli w tym ogrodnictwie. Tak tu pan powiedział. Nie wiemy, To ogrodnictwo kiedyś to, no, ja już ciągle to było, mówię, to miało jakieś takie zasady. Terminy były wyrównane. Odmian tyle choćby jest, że ale nie wiadomo, się wszystko trochę mieć. Ale trzeba ten zdrowy rozsądek jednak mieć i gdzieś jest ten okres, kiedy już dłużej nie czeka. Kolejny telefon w takim razie. To, co ty powiedziałeś. Halo? Tak, słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz pana, jak takim pytaniem, kiedy się obcina orzechy? Kiedy orzechy się obcina? Włoskie. Włoskie orzechy w naszym, tutaj w Polsce, te młode gałęzie przemarzają, te owoconośne ulegają uszkodzeniu przez mróz. No to tym, a poza tym drzewo jest bardzo ekspansywnie rosnące, wydziela bardzo dużo po cięciu tej cieczy, soków. Tych soków. Dlatego po cięciu bardzo cierpi. Jeżeli grube gałęzie tniemy, to bardzo cierpi. Dlatego wybieramy dwa terminy. Albo pod koniec maja, już tak na początku okresu wegetacyjnego, kiedy mija ten okres zagrożenia tych niskich temperatur, to jest jeden termin. I drugi termin to pod koniec września, połowa września, to jest taki drugi termin. W październiku teraz też już jest bardzo niebezpiecznie, bo soki płyną i jest okres dużej wilgotności, bo przecież krótki dzień, 9 godzin dzień, resztę nocy i w tych warunkach rozwój chorób grzybowych i przez te wypływanie soków tam powstają kłopoty zabliźnianiem się ran. Dlatego połowa do połowy września albo w maju. Jak delikatnie. A pan jak do tej pory robił? Halo? A jak do tej pory państwo robiliście? No nic nie robiliśmy, bo się boimy. Tak. A tak na dole ma takie duże dość te gałęzie, że nam bardzo przeszkadzają chodzić. Piłę motorową od dołu, te grube gałęzie poodcinać, nie bać się w maju, ale w maju. Po 15 tak. maja dobrze. Będzie płakało, trudno wziąć farbę emulsyjną, dodać środka toksinu, selitu jakiegokolwiek i wtedy ranę zasmarować, to zatrzyma też wypływanie tych soków. Ale to już jest okres, można powiedzieć, wiosny, no nie lata. Przemarznie. To nie przemarznie, roślina szybko zagoi. To samo we wrześniu. Jeszcze jedno zapytanko. Czy brzoskwinie się też przycina górę? Brzoskwinia, proszę pani, to jest specyficzna roślina, dlatego że wszystkie drzewa owocowe owocują na długopędach, krótkopędach tak. wieloletnich. Natomiast brzoskwinia owocuje na pędach ubiegłorocznych. Dlatego z przecinaniem może inaczej. Dlatego ją tak trzeba prześwietlić, żeby co roku mieć dużą wiązkę pędów ubiegłorocznych. I wtedy, jak już mamy taką wiązkę, drzewo z dużą ilością pędów ubiegłorocznych, to na wiosnę wybieramy te silne, to czasami nie skracamy, a te słabsze skracamy do grubości ołówka. Czyli lecimy, patrzymy, gdzie jeżeli jest wiotki, cieńszy od ołówka, to zupełnie wycinamy, mocniejszy do połowy, czasami trzeba go przyciąć, a taki silny wcale nie skracamy, dlatego że to są pędy owoconośne.
Bardzo dziękuję, pozdrawiam was. No, a my życzymy smacznego. Bardzo was słucham, ale nie mogłam się dodzwonić i teraz mam szybki wyjazd i on się dodzwonił. No. Bo no najbardziej nam chodziło o ten orzech. Tak. No okay. Bardzo serdecznie dziękuję, pozdrawiam was wszystkich. Powodzenia. No pa. No pa, pa, do widzenia, do usłyszenia. W takim razie bez kłopotów następnym razem. No w każdym razie chciałbym skończyć, że te cmentarze to są właściwie parkami dla miast i dla nas również miejscem no, atrakcyjnego spaceru. I tak potraktujmy i popatrzmy jeszcze na barwy jesieni, które jeszcze właśnie pięknie znajdziemy. Zwłaszcza, wiele, że tam rosną drzewa liściaste. Starodrzew, wiele drzew liściastych tam rośnie, wiele pomników przyrody, na przykład najpiękniejszy cmentarz i mówią park i ogród roślin zimozielonych jest na przykład na cmentarzu głównym w Szczecinie. Tak. I tam jeżdżą wycieczki, ale nie to jest na cmentarz, park, tylko jeżdżą po prostu do parku. Może odbierzemy telefon kolejny, bo... Tak. Halo? Ja tam mam rodzinę. Witamy, witamy. Udało mi się pod koniec. A, witamy, Bocarek. Bogdan z tej strony. Tak się zastanawiam nad jedną rzeczą. Państwo jesteście zwolennikami cięcia tam winorośli. Ktoś tam z Państwa to z tym zajmuje się, bo nie pamiętam dokładnie, no wiosną. Ja z kolei jestem zwolennikiem od wielu, wielu lat już cięcia jesienią. No, każdy tam po swojemu. Ale mam taki dylemat, jeśli chodzi o porzeczkę pienną tak zwaną. Nie, mam porzeczkę taką, która jest już ma w granicach około 10 lat. No i tam przerzedzałem ją stare, co się tam, te stare już gałęzie obcinałem, z tego wyrastały nowe. Ale doszedłem do wniosku, że w ogóle bym ją całą tak ogłowił, jak wiesz, by się ogławia. Nie, nigdy tego nie robiłem. I ją puścić od nowa, żeby ona tak od razu wyrosła. Ale pan mówi czarna, o czerwonej, czy... białej, o czerwonej, czy czarnej? O czerwonej wczesnej, że tak powiem nawet. Aha. Ona jest, jest takie drzewko, nie? Prowadzone tak jako drzewko, nie? No piękne. Tak. Ja w roku tam którymś konar usuwałem. I te tak... stare czteroletnie pan usuwa, tak? Tak, ale tak się w ogóle zrobiło jakoś dziennie, nieraz zapomniało się, a bo to szkoda, bo tak ładnie właśnie wie, nie jak to jest, nie? Więc ona mi się tak trochę już podstarzała, bo ona ma 10 lat już w końcu. I mówię tak, takie ona taka się zrobiła jakaś troszeczkę nieforemna, roszochata, nie? No i mówię, może by tak wziął i w ogóle obciął i puścił całkowicie nowe pędy. To nie będzie miał panowania. Nie, to no, nie jeżeli będzie mogę owoc. Ja się włączyć, to tak, dwa słowa tylko na temat winorośli. Winorośl w polskich warunkach przemarza, w naszych warunkach przemarza. Zielonogórski jest taki region, gdzie tam ta winorośl jeszcze sobie najlepiej radzi. Znaczy większość dlatego, odmian, bo nie. Dlatego do czego zmierzam. Dlatego po zbiorze, jak pan dobrze zauważa i obserwuje roślinę, to po zbiorze, po wycięciu pędów owoconośnych zostaje pędzik z dwoma pąkami. Teoretycznie mógłby zostać do wiosny i wcale już ta roślina zimą ani wiosną mogłaby nie być obcinana. To jest pęd, który ma dwa pąki i z których potem będą okay, te pąki i tak dalej, owoconośne no. I tak dalej, i na każdym po kolei. Tylko problem teraz polega na tym, że przychodzi zima, może ta zima będzie bardzo łagodna, może się ten klimat nam rzeczywiście ociepli, tego problemu nie będzie, ale przychodzi zima i ten pęd ubiegłoroczny z tymi dwoma oczkami, najczęściej on przemarza i dlatego w marcu trzeba brać sekator, nie w, najlepiej pod koniec marca, czy w połowie marca, kiedy dokładnie widać, że ten pędzik jest albo uszkodzony, albo dobry. Jeżeli jest dobry, to go zostawimy. Jeżeli jest uszkodzony, to go zupełnie odcinamy. I cała tajemnica, dlatego ja mówię, że w połowie marca. Gdyby nie było zim, ten pęd by pozostał od września, od października po cięciu tak zwanym jesiennych, pojesiennych zbiorach. I cała tajemnica. Dlatego my nie mówimy o lutym, nie mówimy o innych terminach, tylko o tym poprawkowym cięciu w połowie marca, bo będzie pan dokładnie widział, czy ten pędzik został przez mróz uszkodzony. Natomiast co do porzeczki czerwonej. Porzeczka czerwona owocuje na pędach, na tak zwanych długopędach, ale jeszcze bardziej... Ale dwuletni ale najwcześniej. Jeszcze lepiej owocuje na krótkopędach wytworzonych na dwuletnich, trzyletnich, nawet pięcioletnich pędach. Dlatego jeżeli chce pan ogłowić zupełnie, to przynajmniej przez dwa lata będzie pan miał masę pędów
jednorocznych, dwuletnich, ale one nie będą chciały za bardzo owocować. Dopiero w trzecim roku na nim zaczną się budować krótkopędy, które będą owocowały. Gdyby to była czarna porzeczka, która owocuje na pędach młodszych, na dwulatkach, a nawet na jednorocznym, to metoda bardzo dobra. Dlatego krótko mówiąc, jeżeli to ma pan ten krzew rozbudowany, pędy 10-letnie, 8-letnie, 5-letnie, to te wszystkie powyżej 6 roku życia przy dole wyciąć. Ale tamte zostawić, bo tamte będą owocowały. A po przycięciu tych starych wyprowadzi pan wiązkę pędów, które znowuż w przyszłości będą owocowały. Znaczy z tych pozostałych. Także nie tak ordynarnie czerwoną przyciąć, tylko trochę pomyśleć. Ja to zrozumiałem, że pan chce sobie uformować piękny krzew, czyli pienną porzeczkę w kształcie kuli, żeby sobie rosła. I może wtedy trzeba odżałować te 2 lata owoców, ale mieć pokrojowo ładny krzew. Zależy, ale można zrobić, coś pośredniego. Też kule właśnie. Bo można tak wyciąć te wszystkie najstarsze pędy, bo takie cięcie jest konieczne przy każdej porzeczce, nie Janek? Tak. Te najstarsze, takie właśnie 10-letnie do 5-letnich. No oczywiście jak pan spojrzy, to nie będzie wiedział, który jest 5-letni, ale te, które są stare, paskudne, takie krzywe. Te najstarsze. Tak. Można wyciąć całkowicie, do skóry, do spodu, aż do tego samego miejsca, gdzie się pędy rozchodzą. A te pozostałe poskracać. 1/3 na przykład, połowy poskracać. Będzie miał pan część owoców, a to wszystko będzie wyglądało trochę porządniej i ten krzew się tak trochę unormalizuje i skróci przede wszystkim. Nie będzie taki wielki. Zmniejszy się średnica. Dość niebezpieczna metoda, tylko z tego powodu, że pamiętajmy, drzewa owocowe, krzewy owocowe, one mają bardzo przykrą, wrodzoną cechę. Są bardzo wrażliwe na choroby. W przypadku tej czerwonej porzeczki będzie pan miał choroby tych plamistości. Czarne będzie to sprawa mączniaka i w tym kotle, w tym zagęszczeniu będzie pan miał przez cały rok brzydotę, która nawet nie będą sąsiedzi chcieli patrzeć na tą zbudowaną kulkę, bo to nie jest roślina na budowanie powiedzmy jakiejś ozdobnej kuli. Nie, naprawdę. No tak. Ale poeksperymentować. Nie postraszył być tu pana kolega. Jak ona nie będzie za gęsta. Kupić wierzbę. Kupić wierzbę. Na mazowieckich równinach to widać. Nie, można z porzeczką to zrobić. Właśnie wyciąć te stare. Chyba, że chemii pan używa sporo. Ciekawe jest, bo teraz jest najlepsze. Teraz nie pożyję, tam nie ma. No też prawda. A niedaleko sąsiad ma zresztą notabene gruszkę i ta gruszka powoduje mi z kolei przeniesienie na porzeczki. Co, że jest tam matecznik. A ona mi przenosiła właśnie rdzę właśnie wejmutkową i na porzeczkach bardzo ładnie to się rozwija. Wygląda tak, jakby była porażona przez wirusa. Ale rdza wejmutkowa to nawet jak nie ma gruszki to wchodzi, wie pan? Na porzeczkę. To się zawsze znajdzie. No ona bardziej z jałowcami, że tak powiem. Ale ja chciałem dodać tylko, że mam jeszcze, bo się będzie kończyć czas, nie? I chciałem dodać tylko, że ja mam jeszcze jedną czerwoną porzeczkę troszeczkę później. I mówię tak, zrobię z niej nową porzeczkę. Miałem pod tym kątem. Nie już tych starszych, takich bardzo starych tych kawałków, końcówek na tej głowie tej porzeczki, tego że tak powiem, drzewka. Tylko zrobię nową porzeczkę. Po starych gałęziach. No je może pan, te pozostałości takie, to może pan wyciągnąć. Ale to tą decyzję, co pan by podjął, że jedno zrobić i żeby ona mogła sobie później te owocować. Lata odczekać, ale to by musiał pan te cięcie takie zrobić, ale też przerzedzające. Tak, ja właśnie tak sobie w trakcie, jak państwo mówiliście, to dzwoniłem, bo nie byłem taki przekonany czy tak. No. A teraz państwo mnie utwierdziliście, że raczej wszystkiego nie wycinać, tylko to, co jest całkowicie niepotrzebne. To najstarsze. Uformować od nowa, żeby tak powiedzieć. Ona, żeby sobie tam rosła, a tam te dwie zostawić na posmakowanie. No. Rośliny chyba nie lubią specjalnych rewolucji. Bardzo fajnie. No nie, niektóre lubią cięcie. Powodzenia. Już też będziemy się powoli państwem żegnać, dochodzi koniec naszej audycji dzisiejszego, ostatniego w październiku magazynu Raz na Zielono. Pani Maria Młyńska, pan Waldemar Uzdowski. Do usłyszenia państwu.
pan Karol Dąbrowski, pan Jan Malesza, Andrzej Krystek. No i oczywiście Magda Brzezińska i Janusz Wiertel żegnają się z państwem do za tydzień, kiedy Gosia Burchardt będzie gospodynią, czy gospodarzem. Gospodynią jak najbardziej. Gospodynią. Chodzi w spódnicy, jest piękną nawet kobietą. Nawet jak chodzi w spodniach, i państwa za to tydzień powita tu właśnie w studiu Polskiego Radia Pomorze i Kujaw. W kolejnym magazynie raz na zielono na pewno. www.radiopik.pl